dzieci, drodzy rodzice i wszyscy zebrani uczestnicy tej niedzielnej, świątecznej Eucharystii. Dzisiaj obecność tych dzieci jest szczególnie ważna, bo dzisiaj one tu się zebrały na jaką okoliczność? Dlaczego wy tutaj dzisiaj jesteście? Rocznice Komunii się. Rocznice pierwszej Komunii się. Rok czasu mija od tego wielkiego, pięknego, niezwykłego wydarzenia. Ale to wydarzenie oczywiście, choć piękne i wielkie, ono może trwać, bo my możemy do Komunii Świętej przystępować raz w życiu? Nie. Nie? A ile razy w życiu możemy przystąpić do Komunii Świętej? Na przykład chrzest na pewno raz możemy przyjąć. A Komunię Świętą ile razy w życiu możemy przyjąć? Proszę. Nieskończoność? No tak, nieskończoność to może nie. Dlatego, że ta nieskończoność jest niemożliwa, dlatego, że my nieskończenie nie będziemy żyć tutaj na ziemi. Bardzo dużo. Dużo. Czyli ile razy około? Możliwa do swojej śmierci. No właśnie, aż do swojej śmierci. Czyli tak naprawdę możemy przystąpić do Komunii Świętej każdego dnia, przystąpić do komunii, przyjąć Jezusa do serca. A przyjmując komunię, przyjmujemy Jego miłość, doświadczamy miłości. A doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy miłości Ojca. Dzieci drogie, wasza pierwsza Komunia Święta i ta dzisiejsza uroczysta msza dziękczynna za ten dar przebiega w promieniach niezwykłego, wielkiego wydarzenia, jakim jest właśnie 100 lat temu się dokonało to wydarzenie. No, proszę bardzo. Objawienia Fatimskie. Objawienia Fatimskie. Wtedy to dokładnie tydzień temu minęło 100 lat. Kto przyszedł do dzieci? Kto odwiedził dzieci? Maria. Maria. Dzieci mówią, widziałyśmy piękną Panią w biel ubraną, jaśniejącą jak słońce. Maria przyszła do dzieci. Ile tych dzieci było? Proszę bardzo, ile tych dzieci było? Mówię, kto z was powie, to troje dzieci. A kto z was może wymienić ich imiona? No, są dziewczyny? Tak, więc wymień imiona dziewczyny. Które zostały Jacynta i Łucja. Kapitalnie. Łucja i Jacynta, a chłopak miał na imię, chłopiec miał na imię jak? No, damy tam głos temu gościowi. Może ma tak samo na imię, tak? Co? Masz też na imię jakąś kostę? A tamten chłopczyk jak miał na imię? Franciszek. Franciszek, właśnie tak. I drogie dzieci, gdy rok temu, i uwaga, trzymam tutaj album o Fatimie. Ten album stanie się własnością Kościuły lub Kostka, który odpowie mi teraz na to pytanie. Rok temu, gdy przyjmowałeś się pierwszą Komunię Świętą, myśmy tu w świątyni także odwołali się do wydarzenia Fatimy. Rok temu do dzieci ktoś przyszedł, aby ich
przygotować na, aby ich przygotować na spotkanie z Matką Najświętszą. Jest tutaj jeden gościem, był pierwszy, dajemy zatem pierwszą szansę, proszę. Anioł? Pięknie, gratuluję, brawa dla tego gostka. Wypełniły tak wielką misję wobec
wobec świata, podejmując modlitwę, ruszając pokutę, uprosiły zakończenie pierwszej wojny światowej. Może to dzięki ich modlitwie Jan Paweł II ocalał w dniu zamachu. Oto dramat świata, bracia i siostry, drogie dzieci. I ten dramat trwa. I dziś po 100 latach od tamtych wydarzeń widzimy, jak były prawdziwe te objawienia i słowa Maryi. I dzisiaj trzeba, by nasze dzieci podejmowały modlitwę i by miały wsparcie w rodzicach. Kościół potrzebuje dzieci. Pozwólcie, że zapytam się ministra. Chłopców, ilu z was jest ministrantami? Rączka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Sześcią, czyli niecała jedna trzecia. A tutaj uśmiecham się do dziewczyny. Ile z was jest w scholi? Śpiewacie tak w niedzielę. Tu mamy część scholi. Proszę bardzo, rączka w górę. A to jest jedna z możliwości służenia Kościoła. Ministra, scholka. A ty, mamo, zachęciłaś? Pomogłaś? Widziałem w ciągu tego roku niektóre dzieci u kraty konfesjonalną z racji pierwszych piątków miesiąca. I widziałem rodziców z nimi obecnie. Ale czy wszyscy? A przecież każde dziecko potrzebuje Boga, Jego miłości. Potrzebuje wzrastać w poznaniu Boga i miłości. Takie bardzo bolesne tę ranę noszę do dziś. I dzisiaj ją powiem tutaj przy was, drodzy rodzice. Boże ciało, a potem nasza parafialna procesja na zakończenie w oktawie. Wiecie, ile było dzieci pierwsze komunijne? Jedna dziewczyna. Nie będę tego komentował. Chcę tylko powiedzieć, że przed nami jest z jednej strony wielka odpowiedzialność przed Bogiem, odpowiedzialność za wiarę tych dzieci. I jest też wielka szansa, by te dzieci wzrastały, by rosły w Bogu, w Jego miłości, by tej miłości doświadczały, by to słońce miłości Bożej wypełniało ich serce. Więc dzisiaj uderzmy się w piersi za wszelkie zaniedbanie i weźmy sobie na serio i naszą wiarę, i Ewangelię. I włączmy się wreszcie w życie naszej parafii. Nabożeństwo Fatimskie pierwsze w tym roku, w stuleciu pierwszego objawienia. Ile było dzieci? Może dwoje? Bracia i siostry, obojętność zagościła w ludzkie serce. I jakieś pogubienie. Nie będę, bo już nie mamy czasu, pytał tych dzieci, do ilu kółek należą, w ilu różnych akcjach biorą udział. A nie mają już czasu dla spraw związanych z wiarą, z Bogiem, z parafią, z Kościołem.
Ale tu jest jeszcze coś więcej. I to jest niezrozumiałe, ale tak jest. Te dzieci fatimskie bardzo dużo doświadczyły cierpień. Były wyśmiewane przez kogo? Przez wierzących. I dzisiaj, gdy ja tutaj mówię jednemu gospodzie, żeby był ministrantem, to on mówi, nie będzie, bo się będą z niego śmiać dzieci. A? Gdy się zaangażuje, będą się śmiać inni, będą wykpiwać. Trzeba więc odwagi, trzeba stanowczości, trzeba być przekonanym do tego, że chcę żyć Ewangelią i niech się śmieją. Ich problem. Jeśli będziemy wiedzieć, czego chcemy i dlaczego chcemy, będziemy odważni i zniesiemy kpiny jakichś ludzi, dzieci, kolegów, koleżanek. Więc dzisiaj tę piękną uroczystość Dzień Czynienia za rok, szczęśliwy rok trwania z Jezusem w komunii postanawiajmy, że będziemy wiernie iść z Jezusem przez życie. Każdy dzień z Jezusem, a On jest naszym Zbawicielem, a On daje nam miłość i nadaje sens naszemu życiu. Niech prowadzi te dzieci, może nie najłatwiejszą drogą, ale najpiękniejszą, drogą miłości, drogą przykazań Bożych. I niech nas, dorosłych, tą samą drogą prowadzi. Amen. Wyznajmy.